Witaj, żubeczki, z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 na aplikacji Old World Blues jako odrodzone Stany Zjednoczone. Więc w trakcie przygotowania do odcinka Cezar postanowił, że będzie chciał nasze tereny. Jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście, że zostanie Wargola przeciwko nam, więc oddam mu te tereny. A to nawet nie wszystkie, które chciał. Ciekawe. No, tak naprawdę dla nas to mało co znaczy. Tych terenów my nie mieliśmy, to chyba tam się oddali mu. Dla nas mało co znaczy, ale z drugiej strony patrzyłem, jak to jest z Meksykiem, bo Meksyk w ogóle nic nie robi. Meksyk niedługo będzie mógł dostać claimy na cały Meksyk, dlatego że po prostu już kończy swoje drzewko. Zostało mu tam jakieś 4 cele i będzie miał to. A my w takim razie wypowiadamy wojnę i zdobywamy te terytoria. Tak, w międzyczasie możemy dosłownie sobie zrobić na kolejne państwo, dlatego że... Dlaczego nie? Tak, i jeszcze oczywiście kory możemy zdobyć. To też jest zawsze... To zawsze fajna rzecz. Okej. Nie cierpię naprawdę tych wszystkich. Idźcie na ten rozkaz. Dobra, muszę dać na mega agresywny, bo inaczej to nic nie zrobią. Więc tak, tutaj akurat Twin Mothers coś mi się stało, nawet nie wiem co dokładnie. I zazwyczaj są w tym korytarzu, ja kompletnie nie widzę teraz tego korytarza, więc... więc zapewne coś się stało takiego mega ważnego. Zaraz tego nie widać. Jedyne co to... Musimy sobie porobić tutaj wszystkie te rzeczy. I tutaj chyba już powinniśmy móc ich pokonać. Tak, chyba to już będzie pokonane. Okej, mamy już najlepszy... Nie, jeszcze nie mamy najlepszego. Jeszcze jest lepszy od tego. Jeszcze jest lepszy. Tutaj. Ten ma 1200, tak. Akurat robimy go 30 dni, więc to jest fajne, ale tak, są jeszcze lepsze samoloty od tych. Tego by się przydało, ale okej. Musimy w najlepsze jeszcze serowce pójść i powinno być wszystko w miarę spoko. Dobra, tutaj się już front ustabilizował. Tutaj atakują różne takie państwa, takie mało mniej znaczne. No, dla mnie akurat nie jest, dla mnie wojna z Cezarem to jest zawsze coś takiego ala, no... Jeżeli nie jesteś potęgą światową, to Cezar cię pokona, więc... więc się nie opłaca w ogóle. My teraz robimy przeciwko marszałom. Nie wiem dlaczego to brzmiało jak jidysz. I sobie teraz ogarnijmy nieco tutaj rzeczy dookoła. No, tak to wygląda. Końcówka gry. Chciałem to jak najdalej ominąć, ponieważ niestety, ale to nie jest nic ciekawego, po prostu wybieramy po kolei jakiś cel i go atakujemy i to wszystko. Tak naprawdę możemy Cezarowi robić tutaj, zmienił stolicę, Cezarowi robić, ponieważ jak sami widzicie to po pierwsze potrwa mega długo, a po drugie... i tak zanim zapewne zaatakuje Cezara Meksyk, to trochę potrwa. Tak. Będę chciał zrobić taką w miarę współpracę z Meksykiem. Meksyk będziemy oddawać mu i na samym końcu po prostu zapewne się podzielimy. Kurde, nie to. Pora. Chcę sobie zmienić to na ten lepszy. Tak. No ale na razie no to cieszymy się no w miarę spokojem na swoim terytorium. Okej, tutaj się robi. Tutaj w takim razie zrobię ten. Tego nie potrzebujemy. Tutaj się opłaca jednak rozpocząć wcześniej, bo to i tak długo potrwa. A już jesteśmy na takich badaniach, gdzie ważne badania już minęły. Ile jeszcze dni? Jeszcze 9 dni. No to może być nawet trudne, ale to co jest kiedykolwiek trudne, to wtedy wysyłamy tam samoloty. I zazwyczaj budujemy lotnisko, ponieważ jest zbyt małe, żeby pomieścić wszystkie nasze samoloty. Później i tak będę musiał je pousuwać, ponieważ Gra słabo je oznacza i niestety, ale część samolotów nie jest oznaczone w dobrych kategoriach i trzeba robić własne nowe klucze samolotów. Okej. Mamy już Wargol. W takim razie wypowiadamy wojnę. I patrzymy. Tak. O, i jak zwykle jest tajemne przejście. Na szczęście mamy już tak duże terytoria, że to nawet nic dla nas nie znaczy. Już nasza główna stolica nie jest wystarczająca, żeby do podbicia, żeby wszystko było, wiecie, punkty zwycięstwa, żeby państwo osiągnęło i nas kapitulowało. Czy my już zrobiliśmy super samolot, tylko ja po prostu na to nie zwracam uwagi? Zapewne tak. Okej. O, nie cierpię tego. Ale to jest long range. I tak, po pierwsze co jest, to wiadomo, że idziemy w weapons engine, a resztę to jest takie dodatkowe. Tak. Możemy na razie sobie to usunąć. Poczekamy chwilę, żeby tam nam porobiło. W głównej mierze to już nie dostaniemy tak dużo doświadczenia powietrznego jak wcześniej, ale zawsze można poczekać. Chodzi o to, że po prostu... Okej. To nie my. To tutaj. Capitol Hill. O, właśnie ci. Więc akurat tych omijamy. Dobra, kolejni. Patrzymy. Mamy klejmy. Nie. Dalej patrzymy. Mamy klejmy. Mamy. Chodzi o to, żebyśmy teraz się pozbyli jakichś takich małych, których wiemy, że pozbycie się po prostu nic nie znaczy, że nie będzie aż takie trudne dla nas. Nie musimy aż tak zmieniać lotnisk także, ponieważ mamy taki zasięg, że połowę Ameryki bierzemy. Okej. Mamy mało manpowera? Wow, no mamy mało manpowera. Mamy coś wykorować? Nie. Okej. Tutaj, no te animowane. Chyba te animowane to zaczęły właśnie się w Old World Blues pojawiać, że to było taki pierwszy symptomatycznie, kiedy po prostu zaczęto używać czegoś takiego jak animowane portrety. Wow, dosyć dużo potrzebujemy, żeby... Na szczęście mamy to, ponieważ udało nam się, ale wow. Nie sądziłem, że... No w sumie tam jest misji, że odlatujemy. Dobrze, że akurat mieliśmy to. Bo naprawdę nie chciałoby mi się budować transportowego samolotu. Okej, wysyłamy... tak, ja to nadal wysyłam dlatego, że można zdobyć jakieś fajne ulepszenia i wtedy można sobie tutaj pozdobywać, że na przykład do Power Armor, czy coś takiego, tylko że to jeszcze jest na starych warunkach, więc... Ale jeżeli jeszcze produkujemy, badamy Power Armor, no to się przyda akurat. Ale co tutaj mamy? A, mamy tutaj jakieś badania. Szczerze powiem, to jest nawet fajne, ale z drugiej strony nie. Jakoś wydaje mi się, że w tej grze aż tak bardzo... Znaczy się, jak się w ogóle tego nie ma, no to oczywiście, wtedy są minus, ale aż tak bardzo nie zwraca się uwagi, jeżeli jest się już na takim poziomie na to, bo to po prostu, no to po prostu wraca w pewnym momencie. Mamy niby 5 lat, ale no w pewnym momencie to wróci do nas. Okej, Claire. Ostatnio chyba ich nie atakowaliśmy, bo nie pokazywało, że nas nie lubią. No i w sumie to ich ocaliło ostatni raz. No, a pytanie z kim teraz walczymy, że jeszcze się nie pokazało, czy... A właśnie, musimy czekać. No całe ich państwo było. Mamy ten Wyoming i Montanę, z tego co pamiętam. No, ale tutaj mamy jakieś państwo. Jeżeli otoczymy tych Barons Eye, albo damy im takie miejsce, gdzie oni będą mogli sobie po prostu pójść i nas zostawić w sumie spokoju, to dla mnie jest spoko. Ja po prostu nie chcę mieć czegoś takiego, że po prostu wszystkie ich dywizje na granicy. A w taki sposób to będzie najprostsze. Myślałem, że to jest jakieś połączone łodzie, a to moje sterowcy tak latają. O, mają nawet tutaj animację. Animacja jest w miarę prosta do dodania, tylko wiecie, no... Trzeba się znać na animację. Okej. Pytanie jest takie, dlaczego wy tutaj stoicie? Co ja wam ustawiłem, że wy chcecie tutaj stać, a ustawiłem tak. No czasami bywa. Dobra. Tyle, taka armia powinna wystarczyć. Wydaje mi się. Nie pokazuję, że... No też muszę uznać, że aż tak bardzo to... Tutaj jest na tym, że aż tak bardzo to nie jest... Nie powiem... Nie jest aż takie łatwe będzie. Jeżeli mają tylko most, no to przebicie się to trochę potrwa. Wiecie co? Chyba jednak nie. Jednak was atakują. No... Jakbyśmy mieli tamto, to zapewne byłoby nam proste, a jedna prowincja... Aż tak bardzo mi się nie podoba ta walka. Dobra, w głównej mierze polega to na tym, że musimy tylko wejść i pokonać. Oni zapewne tutaj będzie dosyć sporo dywizji, a nas to zbytnio nie interesuje. Jak sami widzicie, trochę nam się powiększyło, ale nie aż tak bardzo. Dobra, wysyłamy tutaj. Mamy 271 statków. Jak je usuniemy, to dostaniemy mega dużo manpowera. Okej, co tutaj jest? Ten ship. Okej, możemy dać... One się też długo budują. Dobra, możemy też przed czasem robić. Ten ostatni ship to będzie akurat mega dobry. Taki bardzo potężny bonus. Dobra. Ostatnie poprawki. Jak wygląda to w skorowaniu? Nic się nam nie koruje. Tam niby pokazuje, że mamy... że tam nie chcą się do nas przychodzić. O! Tych tak naprawdę nie możemy zrobić, bo tego nie mamy, a tutaj byśmy musieli mieć jakieś połączenie. Więc ci mają 100%, będą ciągle mieć, a ci... Okej. To jest jeden z tych błędów. Czasami się błędy zrobią, że nie chcę wyłapać tej prowincji, nie, regionu jako skorowany koło tego i po prostu będzie dawało, że a dlaczego przecież nie jesteś korem? No ale jest kor. To jest nasz kor, a nie pokazuję. No czasami tak jest. My jeszcze sobie dodamy tą dywizję i jest, wydaje mi się, że wystarczająco dużo dywizji mamy na froncie, więc możemy zaatakować i chodzi o to, oni są mocni po pierwsze, chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej tutaj przeszli, oni mogą tutaj nam przyjmować na dole, nas to zbytnio nie obchodzi, po prostu jak przyjmiemy ich punkty zwycięstwa, to realnie się liczy, nic więcej. Okej, tutaj jakieś rzeczy tutaj zdobyliśmy. Możemy też w ogóle zwiększyć, ale ja to zazwyczaj robię poza nagraniem. Zwiększyć przychód, bo jeszcze mamy te oczywiście punkty. Teraz jeszcze nie, ale mamy jakiś inny punkt. Czasami one nie mają włączonych tras. I wiecie, wtedy po prostu taka trasa to naprawdę mega dużo nam daje hajsu. Teraz mamy 250 tysięcy, a pamiętam, że mogłem mieć nawet 500 000 miesięcznie przychodu, więc to naprawdę dużo jest. Co tutaj dalej? No teraz to możemy tych zaatakować, jako że wiecie, no teraz mamy większe miejsce tutaj do ataku. Oni mają sporo tych guli. To będzie dosyć trudne do wykonania według mnie, ale powinniśmy sobie poradzić. Póki co nie widziałem, żeby Meksyk wypowiedział wojnę, jeszcze nie ustanowił. Nie jest już Republic of Mexico. Teraz walczą z tymi, ale oni mają, na pewno mają teraz klejmy na to i mogą zrobić to. Na razie walczą z tymi w Teksasie, bo mają klejmy jeszcze na Teksas. Tak, dziwo. Jedyna rzecz właśnie w tej grze, że mają klejmy na Teksas, ale nie, na resztę nie. Okej. Co to jest? Remnant of Attis Army. the fort.com. This albo inaczej. Chyba gdzieś tutaj. Northwestern Brother? What? Co się stało? Wiem, że chyba gdzieś tutaj, ale oni się tak dziwnie nazywają, a realnie nic nie. Myślałem, że to jest Biden Area. Realnie to nic to nie znaczy. Dobra, popatrzmy sobie, czy inni nie mają jeszcze claimów. Których możemy wykorzystać. Wy na szczęście nie. Ci zapewne będą mieli. Oni mają volunteers from Eagle Rock. Z kimś niby walczą. Nice. Z kim walczycie? A, walczą z tym. A, no ci to mogą być... Mogą mieć problemy z tym. Bo jak sami widzicie, tutaj jest wielka ściana. Oni muszą przejść. Bo to jest chyba wielki wąwóz ogólnie. Pamiętam, że to był jeden z ciekawszych terenów do walki, jak wyszła ta aktywizacja do nich. Ale później w sumie mało kto zwracał na to uwagę, bo powiedzmy sobie szczerze, tamte kraje są fajne przy aktualizacji, później dodają jakieś fajniejsze kraje i mało kto zwraca już uwagi na to. Okej, tutaj wszystko mamy wybadane, takiego najważniejszego. Tutaj też wybadaliśmy. No teraz to wydaje mi się, że będziemy robić typowe ulepszenia po to, żeby coś było badane, bo już nie mamy nic do roboty. Dobra. Ważne jest też, żebyśmy lotnictwo przerzucili. Dobra. I wy tak. Wy macie za 70 dni, nie macie guarantees. Wy macie za 70 dni, jesteście jakimiś mnichami. U was nie mam nic, ale was zapewne będę chciał podbić, więc też dodam. Wydaje mi się, że już niedługo będziemy mieć na tyle potężną armię, że powinniśmy sobie poradzić. Bo wejście tutaj nie jest zbyt mądrym pomysłem, szczerze powiem. Tak, zbyt dużo dywizji straciłem na ostatniej serii, próbując tamtą przejść. Okej, już mamy to. Więc wypowiedzmy wojnę. I no i teraz to jest mega easy. To jest typowa taka wojna polegająca na tym, że oni tutaj nam wchodzą, a my wchodzimy z drugiej strony. No, koniec. Dostaliśmy mega dużo sprzętu, który nic nie jest wart. Można go sprzedać oczywiście, ale to jest prawie 10 minut patrzenia na to, jak tutaj posprzedawać sprzęt komu i ile to nam da. I tak naprawdę obecnie to mało ma znaczenia. Okej, mamy 53 punkty. Prawda, jeszcze nie. Zostało nam tak mało ulepszeń, a nie chce mi się budować słabych samolotów. Okej, jak sami widzicie, nam się tutaj ukończyło. Więc to, co zazwyczaj robię, to bum. Róbcie sobie to i poza odcinkiem wtedy po prostu dodaję sobie więcej, ponieważ naprawdę mamy tak dużo tych fabryk, że trochę słabo jest z tym, żeby to podczas odcinka po prostu wszystko robić. Dobra. Więc co jeszcze mamy? Jeszcze mamy czas. Robimy przeciwko dwóm. Tam Nolan Gresham, tak. Ja wykorzystałem swoją starą sztuczkę, żeby Nolan Gresham włączyć. Nie obrażajcie się na mnie, nie chciałem, żeby mnie zaatakowali. I tutaj widzę. Ostatnio byli pokonani, więc to nie było aż takie trudne. Badania. I tutaj mamy hard attack albo soft attack. No jeżeli chcemy, żeby nasze dywizje po prostu były mocniejsze, no to możemy to robić, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie tracić aż tak dużo sprzętu. Okej, więc zrobimy sobie to i tak później sobie zamienimy ten sprzęt. Nie mamy kompozytów, więc zazwyczaj sobie wtedy bierzemy. Dobrze, że też możemy sobie od kogoś wziąć, dlatego że możemy trochę fabryk wykorzystać, których po prostu... My nie mamy. O, jeszcze ten ostatni robimy. Taki najlepszy Power Armor. Znaczy, lepszy jeszcze jest ten dla frakcji. Ale rozumiecie, to jest na razie najlepszy, jaki możemy zdobyć. Walka, boom. Wszystko jest na mega agresywny. Ło, masz los, teraz zobaczyłem tych wszystkich weteranów. Weterani dodając, zobaczcie, 75% modifier in combat. Czyli to jest w ogóle mega dobre dywizje. Okej. Przeciwko jeszcze Heaven's Gate, ale ich to trochę potrwa, więc zgaduję, że w następnym odcinku możemy jeszcze popatrzeć, czy nie możemy przeciwko jakimś innym państwu, nie mają takiej jednej prowincji, która by nam pomogła. Nie. Szczerze powiem, jeżeli to będzie szybko, to nie. Jest jakiś. Bierzemy. Mówię, jeżeli jest jakaś... O, maści los. Co wy chcecie? To jest coś takiego, że oni chcą coś od nas, a ja dosłownie nie wiem, co chcą dokładnie. Koton, coś tam. Koton. No to... Włączmy sobie to. Chodzi o to, że ja dosłownie nie mam do nich jakoś Escalante, Koton, Neon Canyon. Ja dosłownie nie mam do nich jakiejś takiej siły, żeby po prostu im tutaj wszystko robić. No macie ten... się włączy Wargola? Dobra. Niech oni tam po prostu to sobie wezmą. O, masz los. To nam zeżre cały manpower. Ewidentnie. Okej, koniec. No i Justify. No mówię, oni to będą teraz justifyować na wszystko, co my mamy. Grand staircase. Czyli to... Musimy po prostu im to oddać. Bo ja mówię, póki Meksyk nic nie będzie chciał tutaj zaatakować, to my naprawdę mało co mamy. Dobra, oddajemy wam to. I chyba to wszystko. Już tutaj nic nie chcecie od nas? Nie. Tak! Rozpoczęło się. Dobra. Właśnie o tym mówiłem, że teraz oni zapewne będą w wojnie z tymi. I to jest najważniejsza rzecz w tym odcinku. Okej. Oprócz tego, że zapomniałem wyłączyć. Czasami się tak dzieje. Nie wiem dokładnie, co mod musi zrobić, żeby to nie działało. Okej, musimy mieć jakiegoś gościa. No, tego gościa sobie weźmiemy. Oby nie był Loneless Wolf, czyli jakoś tak. Lone Wolf, o. No wtedy po prostu ma ten najgorszy z tym, że taki, że tylko 10 może brać maksimum z ulepszeniami. To jest naprawdę denerwujące. Dobra, później sobie jeszcze damy mu ten, wiadomo do czego. A my musimy sobie sprawdzić, ile 60, to... No to nie, no to w następnym odcinku dopiero zobaczycie. Więc tak, to będzie na tyle. Meksyk zobaczymy, czy Cezar dołączy. Jak Cezar dołączy, to my wtedy po prostu zmieniam. Włączę zapewne wszystko i wtedy szybko będę przeciwko Cezarowi robić. Dlatego, że mamy no w miarę potężne wojsko, a z Republiką Meksyku to po prostu my tutaj to wszystko przejdziemy. A ja wtedy przejmę dosyć dużo Ameryki. Dobra, więc tyle było z tego odcinka. No to widzimy się w kolejnym. Hej!